Z tą fonetyką ja często się buntuję przeciwko opracowanej fonetyce. Na przykład miałem ostatnio czytałem e, biografię Keanu Reevesa. No i pojawia się oczywiście film Matrix i postać Neo, prawda? Mm -hmm. Nikt z Was nie mówi: Neo. Mm -hmm. No bo w Polsce mówimy Neo, nie? No więc poprawnie opracowana fonetyka, moim zdaniem, zakłada przeczytanie tej nazwy jako Neo, nie? I ja tutaj, fonetyka opracowała jako Nio, no a ja powiedziałem, że no nie, no jakby w Polsce wszyscy mówią Neo, nikt nie będzie wiedział, co to jest Nio. No jakby okej, okay, ludzie zapoznani z językiem angielskim, czy z poprawnym po angielsku tego imienia, no coś tam będą wiedzieli, no ale to jest, po co utrudniać słuchaczom, nie? Moim zdaniem trzeba to robić im prościej, tym lepiej, no nie ma co, nie ma co wymyślać.